Wspomnienia Jerzego Kwiatkowskiego. Fragmenty książki 485 dni na Majdanku. Rano po odliczeniu apelu, kiedy jeszcze wszystkie bloki ustawione są, przychodzi Lager Altester do mojego bloku i woła: Ogrodnik! Wychodzą z szeregu. Oburzony odzywa się do mnie. Ładnie ty nie skompromitowałeś u Feldfirera Czemu nie to brałeś przy bramie wjazdowej czterech drzew o równej wielkości koron? Schyl się. Chcę mu tłumaczyć. Powtarza: Biegdyś. I przed frontem mego bloku dostają piętnaście batów pośladek. Po wyfasowaniu porcji mojej, powiadam do lager Altestera, że potrzebuję dziś sekatora i piłki ogrodniczej. Do czego? Pyta on do przycięcia koron, gdyż każdemu świeżo posadzonemu drzewu trzeba mocno korony przyciąć. To, bleu. to była cała moja zemsta, ale moich piętnaście batów już nikt mi nie odebrał. Incydent ten obiega całe pole. Koledzy mówią z uznaniem, iż się porządnie trzymałem. W ciągu przedpołudnia dostają zapotrzebowane narzędzia, pożyczone na pierwszym polu, i lager Altester, zażenowany, każe sobie już w tonie przyjacielskim tłumaczyć, z jakiego powodu przecina się korony, czy to tylko przesąd, czy też ma biologiczne wytłumaczenie. Z niedowierzaniem słucha moich objaśnień. Przy robocie zadrasnąłem sobie lekko na skórek na kostce lewego małego palca i nie przywiązywałem do tego żadnej wagi. Zamiast by to przyschło, zaczerwienia się palec. Myślę, że to przejdzie, ale miejsce staje się bardziej bolesne. Przy najbliższej zmianie opatrunku na nodze pokazują lekarzowi palec. On go naciska, wytryskuje ropa, zakłada mi opatrunek. Następnego dnia, po apelu wieczornym, dostajemy znów polecenie, by posadzone drzewa zabezpieczyć od wiatrów, przez zakotwiczenie ich z czterech stron drutem. Pali, do których można by drzewa przywiązać, nie ma. Trzeba więc przygotować kołki do wbicia w ziemię, listewki małe, o które obwinięty będzie drut naokoło pnia i odpowiednią ilość drutu. Na tę robotę mam jedną siekierę i jedne obcęgi. Kołki trzeba dopiero ciosać. Cóż z tego, że 30 ludzi jest do tej roboty wyznaczonych, kiedy nie ma czym robić? Do dyspozycji jest, jak przystało na obóz koncentracyjny, tylko drut kolczasty, co oczywiście utrudnia robotę. Kaleczymy sobie palce przy robocie i większość wskutek braku narzędzi przypatruje się, jak kilku ludzi na zmianę manipulując obcęgami i siekierą zaciąga drut do drzew. Pracujemy może godzinę w ciemności i po omacku wykonujemy robotę. Gdy zaś jaka robota przy takich warunkach pracy jest nienależycie wykonana, to w reprymendzie jest przede wszystkim podkreślone, że przecież tylu ludzi było danych do roboty. Gdy wracamy na blok, wszystko już szpi. Tym razem... Stoi już zimna kawa w miskach dla nas odstawiona. Następnego dnia pada deszcz, drobny kopuśniaczek. Przez cały dzień wiatr zacina. Staramy się tak pracować, aby blok nas chronił od wiatru, ale na wzgórzu naszym jest taki przewiew, że z której strony by się nie ustawić, zawsze jest przeciąg. Marynarka przemokła, koszula wilgotna, kapowiderka ubrał płaszcz deszczowy. I każe nam czyścić rowy wzdłuż bloków, by woda ściekająca z okapów spływała. Sam jest najedzony, wyspany, ciepło ubrany i zagryza cukierki. Spotykam przy mojej pracy dyrektora szkoły powszechnej żeńskiej w Kutach, chorodyjskiego w wieku około 60 lat. Wysoki barczysty mężczyzna. Ma zadanie utrzymania całego placu apelowego w czystości. Jest to obszar około dziesięciomorgowy. Samo obejście tego terenu pochłania sporo czasu. Chorodynski chodzi cały dzień z taczkami, miotłą i łopatą i zamiata. Jednak jest bezsilny wobec stałych wichrów, które wciąż zrywają strzępy papy z dachów. Baraki stoją ledwo dwa lata, a już są dachy papowe popękane, poodwijane i widać gołe deski. Ledwo zdąży on na jednym końcu pola papę pozbierać, to już w drugim końcu wiatr powiewa kawałkami papy po ziemi, za którymi musi się oganiać, by je złapać. Nie wolno nam na placu rozmawiać z więźniami z obcego komando. Widzę z bliska, jak zmieniony jest Herodyski. Zgarbiony, pochylony, pod oczami krwawe sińce, przez głowę ucho i policzek biegnie krwawa pręga, wszędzie skóra przecięta. Podchodzę z narzędziem pracy i udając, że w pobliżu pracuję, pytam go, co się stało. Powiada, że go lager Altester tak batem zbił, i pięściami potłukł za to, że papa fruwała po placu apolowym. Żali się, że go też skopał. Skostniałem kompletnie w tym deszczu. Palce sine zgrabiały. Pracuje u mnie jako ogrodnik wieśniak krzyżanowski. Ma od dwóch tygodni trzy wielkie karbunkuły na brodzie. Tak zwaną figówkę. Chodzi codziennie do opatrunku, lecz jego choroba jest niedostateczna do przyjęcia na rewir. W deszczu rozmakają bandaże z papieru i naokoło głowy powiewają kawałki bandażu, odsłaniając coraz bardziej wrzody. Każdy z nich jest wielkości śliwki. Ropa sącze się z każdego wrzodu i kapie na ubranie, na trzonek od szpadla i na ziemię. Jutro ten szpadel dostanie inny człowiek i się zarazi. W ciągu dnia jest ambulatorium nieczynne. Krzyżanowski musi więc tak chodzić aż do apelu wieczornego. Obiad jemy na dworze, mimo iż deszcz pada. Nie ma nawet gdzie przykucnąć by nogi, choć na piętnaście minut odpoczęły. Tak pada deszcz do wieczora. Nie mogę się doczekać powrotu na blok, by się pod kocem trochę rozgrać i zdjąć z siebie mokrą marynarkę i spodnie, które mi się do uda przylepiły. Na bloku jest po kolacji ruch. Pisarz dostał z zac przydziały pracy dla wielu więźniów. Więc wywołuje poszczególnych ludzi i im komunikuje o przydziale oraz miejscu zbiórki danego komando po apelu rannym. Tymczasem okazuje się nowa tragedia. Nasz blok ma tak samo uszkodzony dach jak wszystkie inne bloki. Woda kapie w niezliczonych miejscach tworząc kałuża na podłodze. To jeszcze nie straszne, ale jest wiele takich miejsc, gdzie woda kapie wprost na górne łóżka. Dziury w dachu nie załatasz, a łóżka nie przesuniesz. Nie można na wielu łóżkach najwyższej kondygnacji spać, a w niektórych przecieka woda przez silniki najwyższego łóżka do środkowego. Na to już nie ma rady i trzeba starać się zasnąć w tej kapiącej wodzie. W nocy słychać po całym bloku, jak woda na podłogę kapie. Jest szalony wicher i deszcz smaga ściany bloku, jakby się grok sypał. Z trwogą i lękiem myślę, jak ja jutro rano w tym mokrym ubraniu wyjdę do pracy i znów na deszczu pracować będę. W nocy łapią mieszalne kurcze w nogach. Staram się je wyciągnąć i mięśnie masować. Taki ból, żebym krzyczał. Instynktownie zeskakuję z łóżka na mokrą podłogę. Robię parę kroków, kurcz mija. Kładę się z powrotem obok Struczowskiego. Niestety stał się skurcz nieodłącznym towarzyszem moim, podczas snu, a nawet rano, przy ubieraniu spodni, przy jakimś specjalnym ruchu nogi i tak samo mnie trapi, jak koszmarne sny o pracy nadliczbowej. Lekarz mi objaśnia, iż wielu więźniów na to cierpi. Przyczyną tego jest sforsowanie mięśni nóg, nieprzyzwyczajonych do stania od trzeciej rano do dziewiątej wieczór oraz chodzenia w drewniakach, które zmuszają do nieelastycznego stąpania całą stopą. Rano pada deszcz w dalszym ciągu. Każą nam w ogrodzie pracować. Ubrania naturalnie przez noc nie wyschły. Widzę, jak prowadzą rano do szpitala chorodyńskiego, który został wczoraj pobity. Dwóch ludzi go prowadzi. On ledwo nogami ciągnie. Leje bezlitośnie. Przychodzi do nas lager Altester. Bujam go, że potrzebne nam są paliki do ogrodu i że musimy je sobie sami ociosać. On się na to godzi. Zabieram więc moich ogrodników do bloku 21, gdzie jest magazyn. Tam każę ludziom wyjmować gwoździe z listew leżących na stosie, gwoździe prostować, paliki ciosać i udawać, że mamy dużo roboty. Ksiądz Archutowski cały się trzęsie. Mimo iż ma buciki z podeszwami drewnianymi, ma całkiem mokre stopy. Bo po spodniach ściekła mu woda do bucików. Sadzam go za stosem belek i przynoszą trociny w których nogi zanurza i je sobie nimi obsusza. Nie ma kawałka szmaty lub worka by może nogi obetrzeć. Po ususzeniu nóg siedzi on przez chwilę na belkach i odpoczywa. Skarży się na ból w nogach, lekki obrzęk, więc to na to wszyscy cierpią. Skutki osłabienia serca i zaburzenia krążenia krwi, po czym powstaje wodopuchlina. Trzęsie się on w febrze. Raptem staje przed nami Bubi, lager Jungster, trzynastoletni Żydek, z Mora Trzeciego Pola, sadysta, o którym coś już na wolności w Warszawie słyszałem. Przy stuku i hałasie nie słyszeliśmy, że skrzypiące wrota bloku się otwierały. Bubi, zobaczywszy siedzącego więźnia, podskakuje do niego i bije go ręką w twarz, a następnie każe temu wysokiemu mężczyźnie się schylić i bije go batem w siedzenie. Bije bardzo boleśnie i długo. Ma bat z drutem. Cichy jęk wydobywa się z ust kapłana. Stary siwy polski, żyd bas, stojący niedaleko mnie, mruczy pod nosem przekleństwa pod adresem Bubiego. Cóż zrobić? Jest się bezsilnym. Wspomnienia Jerzego Kwiatkowskiego. Fragmenty książki 485 dni na Majdanku.